samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu Elka. Dzień dobry Państwu. Witam, Aldona Brycka-Jaskierska. Dzień dobry Panie Burmistrzu. Adam Pawlicki, burmistrz Jarocina, jest z nami. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. W Jarocinie można korzystać z nowych, bezpłatnych punktów dostępu do sieci Wi-Fi. W jakich miejscach i jak ten system się sprawdza? Jarociński Park za chwilę nie będzie przyciągał tylko albo aż swoją urodą, pięknością, zielenią, ale też i bezpłatnym internetem, z którego pewnie młodzież będzie chętnie korzystała, bo w okolicach właśnie parku, a dokładnie przy Pałacu Radolińskich na Polanie oraz w ogrodzie za pałacem będzie dostęp do darmowego internetu poprzez Wi-Fi i również w innych miejscach w mieście, w czytelni, na rynku, w Kamienicy Kultury, w bibliotece publicznej, również w parku, jak i w JOK-u oraz Centrum Usług Wspólnych, czyli przy urzędzie. Także w tych kilku miejscach będzie można korzystać za darmo z Wi-Fi, który połączy z internetem. Myślę, że szczególnie popularnością będzie się cieszyło połączenie z internetem w parku, bo to przepiękne miejsce po rewitalizacji i myślę, że tam będzie to bardzo atrakcyjne dla mieszkańców. Inwestycja zrealizowana dzięki wsparciu funduszy unijnych. Tak jest. 15 tysięcy euro pozyskaliśmy, czyli około 70 tysięcy złotych, dzięki czemu będzie można z tego korzystać. Inwestycje poczyniono także, co prawda nie związana z internetem, a z czystością powietrza w miejscowości Ługi. Tutaj informacje takie miałem od naszego radnego Mateusza Walczaka, ale też mieszkańcy sygnalizowali, że w okolicach przepompowni ścieków przy kościele na Ługach pojawiają się nieprzyjemne zapachy i żeśmy to sprawdzili i rzeczywiście to miało miejsce i wniosek taki padł ze strony Mateusza Walczaka, żeby może coś z tym zrobić. I udało się tam doinwestować tą przepompownię. Zamontowaliśmy filtry, które te odory wychwytują i w tej chwili już nie śmierdzi. Już jest dobrze, więc to myślę ucieszy mieszkańców osiedla Ługi, bo to rzeczywiście mogło być i było pewnie uciążliwe. Teraz już to nie będzie miało wpływu na jakość życia mieszkańców. To było kosztowne przedsięwzięcie? Trochę tak, ale myślę, że warto było te 50 tysięcy wydać, plus oczywiście koszty utrzymania, bo gdzieś raz na rok pewnie przewidujemy, trzeba będzie te filtry wymieniać, ale jakość życia jest najważniejsza i myślę, że warto było te środki wydać. Czy są w planach jeszcze jakieś miejsca w gminie, w których takie problemy odorowe będą rozwiązywane w ten sposób? Tak, jeszcze jedno miejsce takie mamy zdefiniowane, to jest ulica Siedlemińska w Jarocinie i tam też planujemy w najbliższym czasie zamontować taki filtr. A w planach już na najbliższy weekend wydarzenia związane z Dniem Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego, do którego włącza się gmina Jarocin. Obchody planowane na 23 i 24 kwietnia w Wilkowyi. Jest pan współorganizatorem tych wydarzeń. Tak, włączyliśmy się dlatego, że właśnie z Wilkowyi, z naszej gminy pochodził słynny biskup Franciszek Jedwabski, który był jakby wicebiskupem w archidiecezji poznańskiej tuż po wojnie i to był również ksiądz, który podczas okupacji był umieszczony w obozie koncentracyjnym w Dachau. Długo po wojnie, jak wszyscy ludzie z kościoła byli traktowani milczeniem i tak jakby nie istnieli, chcemy w jakiś sposób też nadrobić ten czas tych ludzi, którzy cierpieli podczas II wojny światowej, ale też byli znakomitymi mieszkańcami naszej gminy i w taki sposób też chcemy wykorzystać tą okazję, że to spotkanie Dachauczyków jest właśnie w Wilkowyi, żeby podkreślić to koncertem muzyków w kościele właśnie w Wilkowyi w niedzielę o godzinie 18:00. Między innymi będzie Jerzy Zelnik, aktor na organach, Robert Grudzień, obsada
również wokalna międzynarodowa, bo Olga Hrycak z Ukrainy alt oraz Lucyna Biała z sopran, na skrzypcach Natalia Pozu. Także zapraszam w niedzielę na 18 na ten ciekawy koncert do kościoła Wilkowej, kościół świętego Wojciecha Wilkowej, godzina 18 w niedzielę. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Burmistrz Jarocina Adam Pawlicki. Dziękuję, do widzenia i zapraszam w niedzielę na 18. Samorządowy Jarocin. Audycja finansowana przez Urząd Miasta w Jarocinie. W każdy czwartek o 12.15 w Radiu LK.